Kolejnym zagadnieniem z pierwszej księgi Mojżesza, pierwszej księgi Mojżeszowej, księgi Genezis, 4 rozdział, 2 werset i dalej mamy zagadnienie dotyczące tego, że mamy dwóch ojców, Adama i Chrystusa, ojcowie dwóch rodów, na które dzieli się w zasadzie cała ludzkość. List do Rzymian, 5 rozdział, 12 do 21 wersetu poucza nas, że cała ludzkość podlega pod dwie różne głowy. Nie chciałbym jednak zatrzymywać się dłużej na tym miejscu, lecz przytoczyłem je tylko w powiązaniu z rozważanym przez nas tematem. Również 15 rozdział 1 listu do Koryntian udziela nam podobnych pouczeń. W pierwszym człowieku mamy grzech, nieposłuszeństwo i śmierć. W drugim sprawiedliwość, posłuszeństwo i życie. Zarówno od pierwszego, jak i od drugiego otrzymuje się jego naturę. Bez wątpienia każda z nich odznacza się innymi cechami i powoduje zupełnie odmienne sposoby działania. W każdym człowieku przejawia się nieco inaczej. Niemniej jednak każdy z nas ma swój udział w autentycznej naturze, wyraźnie wychodzącej na jaw w ten czy inny sposób. Tak jak poprzez narodziny i przyjście na świat otrzymujemy automatycznie naturę pierwszego człowieka, tak też poprzez drugie narodziny, które Słowo Boże nazywa nowozrodzeniem, stajemy się uczestnikami natury drugiego człowieka, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak poucza nas 2 list Piotra, 1 rozdział, 4 werset. Jako ci, którzy się narodzili, mamy upadłą naturę, ludzką naturę pierwszego, a jako ci, którzy narodzili się na nowo, Bożą naturę drugiego, nawet noworodek, nawet niemowlę, nawet noworodek ma naturę Adama, choć jeszcze jest zupełnie niezdolny, aby uwidocznić jej cechy i uczynić krok świadomego nieposłuszeństwa, który postawił Adama na pozycji zgubionej, przegranej i nędznej istoty. Tak samo jest ze zrodzonym na nowo dzieckiem Bożym, świeżo nawróconą duszą, chociaż z pewnością nie miała jeszcze nic wspólnego z doskonałym posłuszeństwem człowieka Chrystusa Jezusa i przed nią leży długa droga wiary i doświadczeń. To i tak jest już uczestnikiem Bożej natury. Z pierwszą naturą powiązany jest nierozerwalnie grzech, z drugą sprawiedliwość. Co więcej, w pierwszym przypadku mamy do czynienia z grzechem człowieka, a w drugim ze sprawiedliwością Boga. Każdy potomek Adama ma udział w jego ludzkiej naturze wraz z jej wszystkimi cechami, przymiotami. Natomiast Syn Boży, Dziecko Boże ma Bożą naturę wraz z jej charakterystycznymi cechami. Pierwsza natura jest według woli mężczyzny, bo tak poucza nas Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 13 werset. Druga zaś według woli Boga, o czym Jakub w swoim liście poucza nas przez Ducha Świętego. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. List Jakuba, 1 rozdział, 18 werset.